Drodzy wspaniali ósmoklasiści, w tym trudnym i szczególnym czasie życzę Wam otwartości umysłu i dużo pozytywnych emocji. No co tam? A już tak trochę tęsknię za tymi ósmymi klasami. No, fajnie z nimi było, tak wesoło. I teraz pewnie oczekują od nas jakichś słów wsparcia przed egzaminem. Może otuchy? Co by byśmy im życzyły? Na przykład, żebyście mieli życie pełne pasji. Tak, zachowajcie swoją młodzieńczą werwę i ciekawość na długie lata. Żeby otaczali Was zawsze wspaniali i życzliwi ludzie. Nie bójcie się wyzwań, stawiajcie trudne pytania. Życzę Wam i sobie, niech chemia będzie między nami. We wrześniu w liceum. Świetnej koncentracji i logicznego myślenia. Podejmujcie wyzwania i walczcie ze swoimi słabościami. Ciekawych pomysłów. Przeżywajcie niesamowite historie. Mierzcie wysoko, obierzcie dobre kierunki. Poradzicie sobie ze wszystkimi wyzwaniami. You are the best. Tylko nie lejcie wody i nie odpłyńcie za daleko. Pięknego, poprawnego stylu w wypowiedziach pisemnych, ale także ustnych. Refleksu i celnych odpowiedzi. Wiary we własne siły i anielskiej cierpliwości. Skutecznej obrony swoich myśli. Dużo szczęścia. Wszystko będzie dobrze. Good luck. Jesteście najlepsi. Powodzenia! Kochamy Was. Kochamy Was. Dobra, no to 3-4. Spektator. Przepraszam, to jest słowo kluczowe. No dobrze było, dawaj. No ale on to nie nagrał jeszcze. Nie nagrałeś tak. Go, go, go. Ej, poczekaj, pozapomniałam tekstu. Ciekawych pomysłów, przeżywajcie.